W minioną sobotę w Bolesackiej Miejskiej Bibliotece Publicznej Centrum Wiedzy odbył się piknik edukacyjny pod hasłem Rój Wiedzy. Już swoją nazwą nawiązywał on do pszczół, które w ekosystemie pełnią niezwykle ważną rolę. Promujemy działania na rzecz pszczół, na rzecz ich utrzymywania i pokazujemy, jak bardzo ważne są pszczoły dla ekosystemu. Bolesacki piknik był jednym z elementów szerszego przedsięwzięcia, które realizowane jest w polsko-niemieckiej współpracy w ramach Euroregionu Nysa, którego prezydentem jest Piotr Roman, prezydent Bolesławca. Rozmawiamy dzisiaj o pszczołach. Pszczoły są, wiemy wszyscy, bardzo ważne. Cieszę się bardzo, że kolejna inicjatywa, projekt polsko-niemiecki, którego inicjatorem jest Fundacja Ekorozwoju, a którego partnerzy są też w Niemczech, ale też Fundusz Ochrony Środowiska. Cel jest przede wszystkim edukacyjny i zachęcający, jednocześnie upowszechniający wiedzę, stąd miejsce, jakim jest Centrum Wiedzy. I co jest ważne, to to, że bardzo dobra współpraca z naszym Związkiem Pszczelarzy. Bo to ich zaangażowanie w to przedsięwzięcie umożliwiło przygotowanie ekspozycji, która naocznie ukazywała tematykę dotyczącą pszczół oraz ich znaczenia dla środowiska. Stoimy tu na tle wystawy, która będzie podróżowała. Dzisiaj zaczyna podróż po tym subregionie Dolnego Śląska, bardzo bogatym i kulturowo, i przyrodniczo. Dlaczego pszczoły? Dlaczego nie tylko chodzi nam o pszczołę miodną? Dlatego, że zapylacze, czyli te inne dzikie pszczoły, też te nierojne, są bardzo ważne w naszym ekosystemie. Nie tylko, są bardzo ważne w naszej gospodarce. 60-75% gatunków jadalnych, które używamy w naszej gospodarce, są zależne od zapylaczy. Po prostu jeśli by zapylacze zniknęły, można powiedzieć, nasza cywilizacja upadnie. O tym, że jest poważny problem dotyczący żywotności pszczół, ale też innych pożytecznych owadów, świadczą choćby dane, które wydają się być zatrważające. Ilość owadów liczona w ich masie, w tonach, po prostu w ostatnich 20-30 latach zmalała prawie o połowę, czyli po prostu giną nam te gatunki kolejne. Jesteśmy w okresie takiej pandemii wymierania też owadów. Jeśli wymrą owady, no to na pewno nasza cywilizacja będzie miała bardzo poważny problem z przetrwaniem. Ceny żywności, nawet ceny mięsa, ceny wszystkiego pójdą znacząco w górę. A powiem tak, w tej chwili szacuje się straty od 200 do 500 miliardów dolarów związane właśnie z tą stratą związaną z zapleczami. W tej sprawie bardzo ważna jest edukacja, której służył ten piknik w Centrum Wiedzy, ale prowadzone są też konkretne działania związane z tworzeniem warunków przyjaznych dla pszczół, a nawet dotyczące budowy miejskich pasiek. Jednym z takich działań jest Łąka Kwietna. Czyli taki rodzaj prowadzenia zieleni w mieście czy wokół swoich domów, którym odzwyczajamy się trochę od trawników ściętych równo jak murawa na boisku, tylko bardziej naturalnych, a jeszcze żeby wyglądały pięknie, to właśnie wypełnionych naturalnymi kwiatami, kwiatami łąkowymi. Łąka Kwietna to jest taka inicjatywa, która w niektórych polskich miastach istnieje już od kilku lat, na przykład Kraków już przynajmniej od 5 lat Łąki Kwietne ma. Próbujemy zaszczepić taką ideę w Bolesławcu. Nasiona do utworzenia na swoich trawnikach kwietnych łąk mogli w tym dniu otrzymać bolesławianie, którzy przynieśli makulaturę. Dzieci miały zaś okazję poznać rośliny, które mogą rosnąć na takich łąkach i własnoręcznie je pokolorować na papierowych wzorach. Była też loteria fantowa i możliwość zbudowania specjalnych domków dla owadów. Te ustawione w ogrodzie bądź na łące dają pszczołom i innym owadom możliwość przetrwania. Centrum Wiedzy przygotowuje się już również do kolejnych tegorocznych działań. Szykujemy się do Święta Ceramiki, szykujemy się również do otwarcia biblioteki i planujemy na jesień realizację naszych projektów z Czechami, realizację projektu dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zostały przełożone w związku z epidemią na czas jesienny i tu mamy wielką nadzieję, że ten czas jesienny nam pozwoli na realizację tych działań, które zaplanowane.